Ty, czcicieli świętego Andrzeja Boboli, a także wszystkich łączących się przez media. Po roku czasu ponownie pielgrzymujemy do Strachociny, aby tutaj na wzgórzu zwanym Bobolówka, jest to miejsce, gdzie Andrzej Bobola przyszedł na świat. Tu mieszkała rodzina Bobolów. Przybywamy po to, by modlić się za ojczyznę. Naprawdę witam wszystkich bardzo gorąco, serdecznie i szczerze. Cieszę się obecnością każdego z was. I tak w głębi serca dziękuję Panu Bogu, że tak wielu Polaków szuka dobra duchowego i materialnego ojczyzny, modląc się do świętego Andrzeja Boboli. Ale także dziś proszę Boga, aby obdarzył nas łaską zrozumienia, że taka postawa, postawa modlitwy, prowadzi do urzeczywistnienia proroctwa świętego Andrzeja, które wypowiedział w Wilnie o głównym patronacie nad Polską i związane z tym obietnice. Ci, którzy nie znają tego proroctwa, to pragnę przypomnieć, że ojciec Andrzej w 1819 roku, gdy objawił się w Wilnie, powiedział, że gdy będzie głównym patronem Polski, ojczyzna w miłosierdziu Bożym zostanie otoczona szczególną opieką Bożą i ujawni się to w pomyślnym rozwoju i duchowej sile naszego narodu. Dlatego ci, którzy znają tą przepowiednię, podejmują różne działania, aby dołączyć świętego Andrzeja do obecnych głównych patronów Polski, do Matki Bożej, Królowej Polski, świętego Wojciecha, świętego Stanisława. Wiem, bo otrzymuję kopię listów pisanych do biskupów, pana prezydenta, parlamentarzystów, oczekując od nich zaangażowania. Ale czy te działania są właściwe, to mam pewne wątpliwości. Bowiem na tyle, na ile mnie dane jest poznać świętego Andrzeja, to głównym patronem nie stanie się przez dokumenty, ale on głównym patronem ma się stać przez to, że uwierzymy, jeszcze raz podkreślam, że uwierzymy, że z nim możemy uratować Polskę. Na tym polega cały główny patronat. Wierzę w moc modlitwy i wstawiennictwa i skuteczność Andrzeja Boboli oraz, jeśli tą wiarę potwierdzimy modlitwą. Ta wiedza jest we mnie po tym, co stało się w roku 1920. Bolszewicy zbliżają się do Warszawy. Wszyscy odmawiają Polsce pomocy, mimo że mieliśmy równe pakty podpisane z sąsiadami. Ale ordynariusz warszawski, Aleksander Kakowski, dekretem mobilizuje kapłanów i wiernych, by odprawili nowennę do błogosławionych Andrzeja Bobole i błogosławionego Władysława Zgielniowa. I w ostatnim dniu nowenny dokonał się cud nad Wisłą. Po tym wydarzeniu biskupi
pielgrzymują na Jasną Górę i piszą list do papieża Benedykta XV, aby ustanowił, aby kanonizował błogosławionego Andrzeja i uczynił go patronem Polski. I tak się też stało. Błogosławionego Andrzeja kanonizował Pius XI, który w czasie cudu nad Wisłą był nuncjuszem apostolskim w Polsce i widział pobożność ludzi do błogosławionego Andrzeja. Do dwóch się modlono błogosławionych, ale biskupi zauważyli, że tym, który ten cud wyprosił, jest błogosławiony Andrzej. Chcę zaznaczyć, że kardynał, gdy inicjował nowennę o uratowanie Warszawy i Polski, to błogosławiony Andrzej Bobola nie był patronem Polski. Nie było żadnych dokumentów. Ale zobaczcie, wiara i modlitwa ludzi doprowadziły do cudu nad Wisłą. Ludzie zobaczyli, że tak jak Andrzej kiedyś ubronił pińc przed Szwedami, obroni teraz Warszawę przed bolszewikami. A więc warszawiacy uczynili Bobolę głównym patronem. Nie modlili się wówczas do głównych patronów, Wojciecha, Stanisława. Ale do tego, który wzbudził tyle nadziei po beatyfikacji w 1853 roku, do Andrzeja Boboli. Dziś, gdy Polska i naród są w niebezpieczeństwie, różne te niebezpieczeństwa mają nazwę, to uważam, że to, co zrobili warszawiacy, powinniśmy robić dzisiaj my, Polacy. A że robimy, to jest odpowiedź na pytanie zawarte w tym referacie. Druga, modlitwa narodowa za ojczyznę. I teraz może się wam rodzić pytanie, a dlaczego tu w Strachocinie? Dlaczego na tym wzgórzu? Czy ta miejscowość i to wzgórze są ważniejsze od innych w Polsce? Mówię, że nie. Ale jeśli się tu gromadzimy, to dlatego, że główny patronat świętego Andrzeja nad Polską trzeba zacząć od przyjęcia tego, co on podczas objawienia przekazuje. Przecież wszędzie, gdzie się Bobola objawił, a są takie trzy miejsca, Pińsk, Wilno i Strachocina, wyznaczał pewne zadania, które należało podjąć, aby przyszła pomoc z nieba. I tam wszędzie, gdzie go posłuchano, tam pomoc z nieba przychodziła. Zacznijcie mnie czcić w Strachocinie. Z taką prośbą 16 maja 1987 roku objawił się święty Andrzej. To objawienie zostało zweryfikowane przez Kościół. I dopiero wtedy zaczął się kult Andrzeja w Strachocinie. Przy wielu okazjach zwracałem uwagę na ten przekaz, to już przecież było ponad 30 lat temu, ale jakoś nie robiło to wrażenia na słuchacza. Dopiero w roku 2015, gdy święty Andrzej tutaj modlącym się na tym wzgórzu patriotom polskim dał odczuć, że w tym miejscu modlitwa jest mu szczególnie miła, a staje się też i skuteczna. Wtedy zaczęto zwracać większą uwagę na niego, ale działo się to zawsze z okazji wyborów. Czy parlamentarnych, czy prezydenckich, czy europarlamentarnych. Później o Boboli zapominano. Jeśli sława tego miejsca wzrasta, a pielgrzymi naprawdę od 2 lat zaczynają bardzo licznie nawiedzać nasze sanktuarium, to dlatego,
że był listopad 2021 roku. Być może pamiętacie te, co się stawało na granicy polsko-białoruskiej. Widząc te obrazy w telewizji, wyszedłem z propozycją, aby odprawić ogólnopolską nowennę do świętego Andrzeja Boboli za naszą ojczyznę jako przygotowanie do 430. rocznicy jego urodzin. W propagowaniu tej nowenny włączył się nasz dziennik, Radio Maria, Telewizja Trwam, media katolickie, między innymi nasze archidiecezjalne Radio Fara. Na zakończenie nowenny, tutaj 30 listopada, odbyła się pierwsza narodowa pielgrzymka do Strachociny. Ci, którzy wzięli w niej udział, na pewno ją dobrze zapamiętali, bo było wówczas bardzo zimno. Ale ta modlitwa przyniosła błogosławione owoce. Nasz dziennik po tej naszej nowennie zwrócił się do Straży Granicznej, aby podała liczbę naruszeń polskiej granicy, które były przed nowenną i po nowennie. I co się okazało? Że przed nowenną w ciągu jednego dnia 15 tysięcy razy naruszano naszą granicę. To był listopad 2021 rok. A po odprawionej nowennie ta liczba zmniejszyła się 10-krotnie. Niespełna 1500 naruszeń było dziennie. To było takie namacalne, co święty Andrzej Bobola potrafi. I właśnie ten rozgłos sprawił, że rok temu zorganizowaliśmy pierwszą pielgrzymkę modlitewną za ojczyznę na Bobolówkę 23 lipca 2022 roku. Pamiętamy tych naszych referentów, księży Piotra Glasa, księdza Dominika Chmielewskiego, w tym roku nie mogli przyjechać z przyczyn, których przecież wszyscy wiemy. Wyznaczona data tej pielgrzymki miała związek z setną rocznicą wywiezienia trumny z relikwiami błogosławionego Andrzeja Boboli z Połocka do Moskwy przez bolszewików. I pojawiły się wówczas pytania, dlaczego w tą rocznicę organizujemy pielgrzymkę i modlitwę. Odpowiadając, wyjaśniałem, że zorganizowane spotkanie ma nas uwrażliwić na niebezpieczeństwo, które zagraża Polsce za wschodnią granicą. Argumentowałem, że skoro kiedyś odważyli się sproponować taką świętość, jaką były relikwie błogosławionego i nie licząc się z polskim narodem, zabrali i wywieźli do muzeum w Moskwie trumnę z relikwiami Andrzeja, to dziś mogą sięgnąć po inną świętość, a tą świętością jest nasza ojczyzna. I wskazałem, że nie jesteśmy na przegranej pozycji, gdy święty Andrzej, nasz główny patron, powiedział, co mamy czynić, by się uratować? Zacznijcie mnie czcić w Strachocinie. Dziś ponownie tu jesteśmy. W nadziei, że skoro błogosławiony Andrzej pomógł ocalić Polskę w roku 1920, pomoże i teraz. Ale aby pomógł, Polacy mają zginać kolana przed Bogiem. I my to dziś czynimy. Nie przyjechaliśmy tutaj, by zwiedzać to miejsce, ale by zgiąć kolana przed Bogiem Najwyższym w nadziei, że święty Andrzej, pokazując nas tutaj zgromadzonych, sprawi, że ta modlitwa okaże się skuteczna. Drodzy słuchacze, od wielu lat propaguję kult świętego Andrzeja Boboli. Inicjuję działania, aby ten kult się rozwijał, bo święty Andrzej Bobola, patron Polski, ciągle podaje mi argumenty, abym to czynił.
Ostatnie jego działanie jest tego roku z 15 maja. Pozwólcie, że się nim podzielę. Patrzycie na tą budowlę przed wami, z kamienia, opodal ołtarza, taki mały zameczek. Te witraże to są witraże słynnych sanktuariów maryjnych z całego świata i z Polski i z naszej archidiecezji Przemyskiej. Ta budowla powstaje na wyraźne życzenie świętego Andrzeja, który w ostatnim objawieniu z 1 maja 2020 roku upomniał się o kult Maryi w naszym narodzie, wskazując, że Polacy nie powinni ją czcić jako patronkę, ale jako swoją królową i panią. I ten domek o tym ma przypominać, a jego czciciele mają uczyć się czcić Maryję. Dlatego tam będzie obraz Matki Bożej, Królowej Polski. Będziemy mieli możliwość wokół tego ołtarza chodzić na kolana. Mam nadzieję, że 26 sierpnia tegoż roku będzie tutaj znowu świętowanie. Będziemy oddawać ten zameczek Matki Bożej do użytku. To, co Andrzej Bobola mi przekazał, przyjąłem z wiarą w duchu posłuszeństwa i rozpoczęła się budowa. Ale teraz jak potwierdził mi święty Andrzej, że rzeczywiście to jest jego wola? Posłuchajcie. Wieczorem 15 maja, siedząc z moim wikariuszem, który tutaj pewnie jest, ksiądz Tomasz, w pewnym momencie mówię do niego: jutro jest uroczystość Andrzeja, idę spać, żeby mi święty Andrzej powiedział, co jutro mam powiedzieć w kazaniu. 16 maja rano otwieram pocztę internetową, znajduję w niej list. Posłuchajcie treści tego listu. Odczytam go w całości. Nazywam się ojciec Wiesław Nazaruk. Jestem misjonarzem oblatem, 39 lat kapłaństwa, urodzonym w Kodniu, gdzie znajduje się sanktuarium Matki Bożej Kodeńskiej. Zaznaczam, że ja tego księdza nie widziałem, nigdy nie rozmawiałem, nie znamy się. Pierwszy raz napisał do mnie. I pisze tak dalej. W tym roku przypada 300. rocznica koronacji cudownego obrazu. W Kodniu obok kościoła Ducha Świętego na tak zwanej Kalwarii znajduje się pomnik świętego Andrzeja Boboli. Nieraz zastanawiałem się, czy święty mógł być w Kodniu osobiście i czy miał okazję modlić się przed Matką Bożą Kodeńską. Około roku temu podczas wizyty u księdza arcybiskupa Andrzeja Dzięgi w Szczecinie rozmawialiśmy o tym. Radził mi, żebym udał się do Strachociny. Do tej pory nie udało mi się dotrzeć, chociaż niedaleko są oblaci w Zakutyniu koło Sanoka. Ja mieszkam obecnie w klasztorze oblackim w Lublińcu. Od wielu lat jestem opiekunem duchowym mistyczki Anny od Jezusa. Prowadzi ona życie ukryte z woli Pana Jezusa. Byłem jej spowiednikiem, a po mnie został jej spowiednikiem jeden z biskupów. Otrzymuje ona przekazy od Jezusa i Maryi. Niektóre z nich mają być wydane w formie książki zgodnie z poleceniem Pana Jezusa. Po wizycie u księdza arcybiskupa Dzięki rozmawiałem z Anną o świętym Andrzeju Boboli i naszym pytaniu, czy był on w Kodniu. Przecież w tamtych stronach działał nasz święty i musiał słyszeć o Kodniu i cudownym obrazie Matki Bożej. W Kodniu przecież było w tym czasie kolegium jezuickie, a może tam podczas domniemanej wizycie narodziła się myśl oddania Polski pod szczególną opiekę Maryi i idea ślubów króla Jana Kazimierza. Takie pytanie rodziły się w naszych sercach podczas rozmowy z księdzem arcybiskupem Dzięgą. Mistyczka Anna obiecała modlitwę w tej intencji oraz jeśli Pan Jezus zechce coś powiedzieć na ten temat, to podzieli się ze mną. Dnia 5 sierpnia 2022 roku podczas adoracji
Pan Jezus przekazał Annie słowa, którymi dziś dzielę się z księdzem. Jest już bardzo późno, ale właśnie wróciłem z kaplicy po modlitwach. Tam właśnie dopiero dzisiaj otrzymałem wewnętrzne polecenie, abym słowa Pana Jezusa przekazał czcigodnemu księdzu. Wcześniej nigdy tego nie odczuwałem, chociaż przyznam się, że myślałem o tym. Wprawdzie jest już pora bardzo późna, ale postanowiłem wysłać jeszcze dzisiaj. Nie wiem, kiedy ksiądz je odczyta, ale chyba to nie przypadek, że otrzymałem takie natchnienie i wewnętrzne przynaglenie. Być może przydadzą się one do czegoś czcigodnemu księdzu kustoszowi. Oto słowa, które Pan Jezus przekazał przez mistyczkę Annę. I oto są te słowa. Jeśli chodzi o wizytę świętego Andrzeja Boboli w Kodniu, to prawdą jest, że nawiedził on Kodeń i miał osobistą rozmowę z Maryją. Pouczyła go co do drogi Bożej i poświęcenia Bogu. Dała mu też wskazania, by mógł wypełnić misję powierzoną mu przez Boga i pouczenia co do czci maryjnej w Polsce. Te nauki zaważyły na jego życiu i podczas swej śmierci męczeńskiej widział Maryję, a ból swój i cierpienia ofiarował za Polskę, za jej odrodzenie. Koniec listu. Czyż to nie jest wzruszające? Jak święty Andrzej Bola odpowiada natychmiast: ja idę spać, a tam gdzieś w Lublieńcu kapłan otrzymuje przynaglenie, musisz do niego napisać. Czyli to, co ja chciałem. Zauważacie, że Matka Boża go pouczyła to do czci maryjnej w Polsce, a co w Strachocinie mnie powiedział? Powiedz Polakom, że niech czczą Maryję jako królową i panią, a nie jako patronkę. Czy widzicie to? Andrzej Bobola za to, że Maryja była dla niego bardzo bliska, zawsze się jej odwdzięczał. Wpierw jako opiekun sodalicji mariańskiej. Potem napisał śluby lwowskie Jana Kazimierza. W nowennie w roku 1920 uprosił, by ona pomogła Polsce. Siostra Faustyna miała wizję, w której widzi, jak Andrzej Bobola klęczy przed Jezusem i modli się za Polskę. Błogosławiony kardynał Wyszyński 16 maja w rocznicę męczeństwa Andrzeja Boboli pisze śluby jasnogórskie. A ten domek wedle woli świętego Andrzeja ma być miejscem uczenia się, jak oddawać cześć Marii w Polsce. Moi drodzy, dzielę się z wami tym, czego sam nauczyłem się od świętego Andrzeja. Mam nadzieję, że wasza obecność w tym miejscu sprawi, że staniecie się propagatorami kultu świętego Andrzeja. Jego kult dotyczy nie tylko załatwiania spraw osobistych, ale nade wszystko on ma być po to, aby ratować Polskę. Zapamiętajcie, że święty Andrzej należy do grona świętych, którzy mają wyznaczone przez Boga ważne zadanie do spełnienia na ziemi wobec naszej ojczyzny i naszego narodu. Jak powiedział w marcu 2022 roku, że w chwili śmierci Bóg uczynił go patronem Polski. Jego nie wybierali ludzie, ale Bóg powiedział mu, że ma się opiekować Polską i naszym narodem. Dlatego kto kocha Polskę, pragnie jej dobra i pomyślnego rozwoju. Kto postrzega Polskę jako naród wierny katolickiej wierze i doceniający obecność Kościoła, kto widzi dzisiejsze zagrożenia wobec ojczyzny i wartości chrześcijańskiej, kto nie godzi się z zagubieniem religijno-duchowym dzieci i młodzieży w rodzinach, ten powinien się zaprzyjaźnić ze świętym Andrzejem Bobolą i przez niego szukać u Boga pomocy. Jesteśmy teraz na Bobolówce, którą w moim przekonaniu święty Andrzej uczynił miejscem, w którym mówi o tym, co potrafi, jeśli się go przyjmie z wiarą. Z nim się współpracuje,
i szuka się u Boga pomocy przez jego przyczynę. To miejsce jeszcze kilkanaście lat temu było zdewastowane. Dziś ma charakter sakralny. Ale jest tak, bo znalazł się człowiek, który uwierzył, że świętym Andrzejem można dokonywać rzeczy niemożliwych. Tego wam też życzę, byście przez miłość do świętego Andrzeja doświadczyli tej pomocy z nieba, jaka staje się moim udziałem, tej parafii i tego miejsca. A wasza obecność tutaj niech stanie się dniem, w którym jeszcze mocniej zaufacie świętemu Andrzejowi. Jeśli Bóg pozwoli, za rok, 20 lipca, spotkamy się tutaj ponownie. Bóg zapłać serdeczne. Moi drodzy, wziąłem ten referat dlatego, aby wam przedstawić, jaki jest sens przybywania tutaj i jednocześnie, by wam powiedzieć to, czego święty Andrzej Bobola oczekuje od nas. Każdy ma jakieś zadania do spełnienia. I tak mi się wydaje, że do pewnych spraw. Pierw Bobola wybrał jezuitę, później wybrał dominikanina, ale zawsze księdza. A teraz wybrał księdza diecezjalnego. I dlatego robię tylko to, co uważam, że powinienem robić. Moi drodzy, teraz rozpocznie się już nasza modlitwa. Wiemy, dlaczegośmy tu przybyli, żeby się tu modlić. Zacznijcie mnie czcić w Strachocinie. Czynimy to dla Polski. Dlatego bardzo proszę teraz czterech wojowników Maryi z oddziału Przeworskiego. Podejdźcie, weźmiemy relikwie. Ci, którzy przywieźli z Krosna ten krzyż, który jest przy mapie pomniku Polski, zabierzcie ten krzyż. I udamy się teraz w procesji do stacji drogi krzyżowej. Tak będzie ta droga wyglądać, że ja będę prosił przy każdej stacji, żeby ktoś podszedł do niesienia relikwii. Oczywiście, że nie będziemy w stanie wszystkich zaprosić, ale ci, którzy tutaj się zgromadzili, to ja będę starał się prosić, żebyście te relikwie wzięli i nieść. Poprośmy teraz świętego Andrzeja. Nim wyjdziemy, bardzo serdecznie witam księdza biskupa Ignacego, który już jest z nami. Dwaj biskupi jeszcze dojadą za chwilę na mszę świętą i ruszamy teraz w procesji.